Witam wszystkich, jestem Piotr i zapraszam do kolejnego odcinka ze Stalkera Lost Alphy. I kontynuujemy dalej rozpierdziel totalny z monolitowcami. Nie mam co prawda z nimi jakichś tam wielkich szans. Tym bardziej, że no sami widzicie co tu się dzieje. Ja przed chwilą co wczytałem tamtego save'a, w którym mnie rozgromili prawie. No i tu już widzicie co się dzieje i czego się można spodziewać. Zresztą tak będę to powtarzał jeszcze przez cały ten odcinek, dopóki ich wszystkich nie wybiję. Teoretycznie na radarze pokazuje mi, że mam jeszcze 11 wrogów. No i to jest najczystsza prawda. Jest ich tu dużo, bardzo dużo. Już mam jednego mniej. Dwóch mniej, ale ogólnie to jest, że tak powiem, kropla w morzu potrzeb. Naprawdę, to co w tej chwili robię z nimi, to jest kropla w morzu potrzeb. O fuck, jeszcze, o nie zapisałem. Muszę jednak w tej lokacji po prostu zapisywać co każdego zabitego monolitowca, bo albo zostało ich 8 już tylko, czyli w tej chwili 11, albo 10. Albo zostało ich trochę więcej. A, jednak zapisałem, bardzo dobrze. O, fuck. Ale tu mam nic i zmarnowałem na tego. No dobra, trudno się mówi. Cel uświęca środki. Odbije się po tym. Where are you, your motherfucker? Come get some. Dobra, mam na radarze zaznaczonych 7. Dobra, tam widzę już kilku. 6. No, zaraz będzie 5, jeżeli wyjdzie. Ja szczerze powiedziawszy nie mam za dużej ochoty stąd schodzić. Ja szczerze to bym tu został, to jest naprawdę bardzo przyjemnie. Dobrze, chociaż rozwaliłem to tego gościa, który napierdalał z RPG-a, bo po prostu jakbym tego nie zrobił, to no to nie wiem. O, tam coś leży. Co tam leży? To tu gdzieś jest jakiś. O, dobra, pięknie. Dalej 6. No, także ogólnie widzicie, że... The fuck! Skąd ty? Weź przestań strzelać do mnie. Papryko. Dobra, zabity. 4! O! 4! Znaczy, teoretycznie to jest jeszcze dalej 5 albo 6. Zwłok już trochę wokół mnie jest. Muszę sobie dołożyć amunicji na pas, bo... No, zaczyna się robić ubogo, co by to dużo mówić. Jest 5. O! Gościu w egzoszkielecie. Subcio, nie mam granatów? Nie. Wyjdź. Wyjdź! Mówię ci coś. Wyjdź z siebie. Dobra. Nawet nie mam zamiaru żałować amunicji na nich. Po prostu ich wszystkich... Zabiję. Jest... Tak, w okolicy 4 jeszcze gości, to teoretycznie zostali ci naprawdę najtwardsi. Zeskoczyłbym tam, ale kurde, to jest bardzo dobra pozycja do walki z nimi. Ja nie chcę jej opuszczać, bo primo pierwsze jest wysoko, primo drugie jestem zasłonięty z każdej strony, primo trzecie nie mają snajperów. To mają... mieli gościa z RPG-iem, ale już nie mają. Dobra, zostało 2. Jest... Kowodna! Kto to do mnie strzela? A jest jeszcze jeden! No nie! Dawać to szybko, zanim zniknie mi z oczu. No i zniknie mi z oczu. Fuck! Where are you, my friend? Dobra, oni ogólnie schowali się w tym budynku pode mną.
I w tym budynku po prawej ode mnie. Także teoretycznie to oni wszyscy są ciągle w jednej okolicy, ale w praktyce to jest... Chuj nie zgrzybnił. Ja ci dam umiraj. Ja ci dam umiraj. Zaraz kurde sam umrzysz. Dobra, no nic, muszę zejść. Muszę stąd zejść, bo po prostu siedzenie tutaj nic mi nie da. Ops! Kurde, prawie jak w Quake'u. Rocket... Dobra. Zabity. Apteczka. Zapis. Broń przeładowana. Latarka. Teoretycznie, tu gdzieś... będzie gość w egzoszkielecie. Bo ja go nie zabiłem. O kurde, to teraz trzech mi pokazuje. No, zajebiście. Tam jest coś. Tam coś stoi. Tam coś jest. Coś we mnie strzela. Tylko tego czegoś nie widzę. No bo nie widzę ich, chuj. Tu nic nie ma. To co jest? Nie ma tu nic. To ja tu niepotrzebnie przyszedłem? No tak, rzeczywiście, bo tu po prostu nie ma wejść. Jest! 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 Nie gadaj, że się sam zabiłeś. No! Ten najniebezpieczniejszy poległ. W sumie miał zajebistą broń. Dobra, teoretycznie jest jeszcze dwóch. Góra trzech monolitowców. No tutaj jest gdzieś jeden w okolicy. Spróbuję go znaleźć. Fuck. No, znalazłem go, to niestety mnie zabił. Masakra. Kurde, mam nadzieję, że ich ciała nie poznikają, bo na przykład w Mizery, w tym modzie do Stalkera Zewu Prypeci, ciała bardzo lubią znikać i to jest wkurzające, bo no po prostu jakby nie było, to jest gra, w której żyje się z lotu, który wypada z innych NPC-ów, tudzież ewentualnie ze schowków. I jak ciała znikną, to po prostu człowiek jest bardzo smutny. No stój! Dobra. Teoretycznie jeszcze jeden gdzieś się kręci w okolicy. Mam nadzieję, że ta inwestycja... Znaczy, inaczej to nie jest inwestycja. Mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że to w jakiś sposób mi się zwróci. Mam nadzieję. Dobra. Ogólnie... No, sprzętu to będę miał do bólu. Po tej akcji. Po prostu bierz co chcesz, panie. Co tylko ci... Co tylko zapragniesz. I amunicji... No nie będę miał jakoś specjalnie dużo, bo tu naprawdę amunicji wypada mało. Ale ogólnie i tak jest nieźle. Ja oczywiście zaraz sobie wsiądę w samochodzik i podjadę, bo... w miejsce, w którym mam to wszystko pozbierać, bo nie mam zamiaru tam stać. O nie, tylko w tej chwili wrzucę wszystko, co niepotrzebne do schowka, bo po prostu, no, targanie tych rzeczy będzie dosyć... Tylko może oprócz artefaktów. Targanie tych rzeczy będzie dosyć czasochłonne. Tyle powiem, naprawdę, będzie bardzo czasochłonne. Ja tu mam do zebrania, no... dużo wszystkiego. Mam tu do zebrania naprawdę bardzo dużo wszystkiego. Mam nadzieję tylko, że nie ma już żadnego monolitowca, bo naprawdę nie chciałbym już, kurde, z nimi walczyć. W tej chwili tylko podjedźmy... tu. Stop! Dobra. Nic mi auta nie zżera, bo czasami można wjechać na przykład po tą anomalię, tą tu, i ona uszkodzi samochód. No, co by jakby nie było, nie jest miłe. A teraz zbieramy z nich wszystko, co się da. Wszystko.
Wszystko, co nie ucieka na drzewo. I... kurwa, kasa. Kasa, prawie jak Kansas. Dobra, tak, z tego co... Tak, ja tu zebrałem te rzeczy? Tak, zebrałem tu rzeczy chyba wszystkie. Tak, zebrałem te wszystkie rzeczy. Dobra. Okej, a więc teraz po prostu zbieramy wszystko, co nie ucieka na drzewo. I przy okazji... O, jakiś ładny artefakt. Co to jest za artefakt? Bateria. Electric Shock plus 10. Co prawda, no nie jest jakiś tam świetny artefakt. Najlepsze jest to, że nie ma jednak żadnych ujemnych wartości. To się, że tak powiem, dobrze widzi. No ale jednak nie jest świetny, nie jest super. Mam nadzieję tylko, że gra mi się nie będzie crashować. Bo czasami się w tym miejscu lubi gra crashować, ale to tak w sumie. To jest taki mały pikuś. Jak na razie przeładowywać wszystko. No patrzcie, już mam, kurczę, praktycznie 150 sztuk amunicji do pistoletu. Uwielbiam to miejsce, jest po prostu świetne. Można się tutaj trochę błowić. Znaczy, tak naprawdę to... Nie będę miał wcale dużo hajsu z tego wszystkiego. To będzie dosłownie też kropla w morzu potrzeb, tak naprawdę. No ale ogólnie sam w sobie rzecz nie będzie wcale zła. No a tą baterię to też włożę do bagażnika, bo ona, no, jak widzicie, mi się kompletnie nie przyda. Dobra, jedziemy dalej. Idziemy dalej. Przeszukujemy zwłoki. O, widzicie, tu na przykład zwłoki jedne znikły. No, zdarza się. Wszystkie zwłoki znikają przecież po pewnym czasie. Wszystkie. Ale to była rzeź na monolitowcach. O, ale jestem zadowolony z siebie. Szczerze, to za pierwszym razem, jak to robiłem, to mi poszło znacznie gorzej. Naprawdę, stanowczo gorzej mi poszło. Wtedy, no, po prostu męczyłem się dłuższą chwilę, a tu raptem, kurczę, w tej chwili pół godzinki i nawet nie całe pół godzinki, chyba 20 minut tylko z nimi walczyłem. I po sprawie, no nie? Pozamiatane. No ale cóż, bywa. A kurde. Bywa i tak. Ogólnie jestem zadowolony z siebie. Nie wiem tylko, jak rozpoznam ten sprzęt, który nosiłem wcześniej przy sobie. No ale dam radę jakoś. To amunicję niepotrzebnie trzymam przy sobie. No amunicję 8... Nie, 9, 19 to będę miał w tej chwili naprawdę bardzo dużo. Bardzo dużo amunicji 9, 19. Jestem z tego zadowolony. Jestem z tego ogólnie bardzo zadowolony. O. Ale ja jeszcze z wami nie skończyłem. Jeszcze mam dużo rzeczy do zebrania. I ku ten... wykrywacz anomalii zaczyna mnie denerwować. Tak troszkę. Właśnie... O, holy shit. Ale on sobie tam siedzi spokojnie. Siedź sobie. Siedź sobie, siedź, 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 siedź. Ja cię nie ruszam. Ja chcę tylko znaleźć zwłoki gościa z RPG-iem, ale coś mi się wydaje, że już nie będzie ich. No, bo tu już, jak widzicie... Fuck, nie! Uciekać! On we mnie celował! Fuck! Tu nie mam amunicji. Tu też nie mam amunicji. Jest! Mam amunicję. A ja przed chwilą co zebrałem tego? Tą broń. Gdzie tam ten gość jest? Pamiętam, że on tu był. O, jest tam, dobra. Mam nadzieję, że 20 sztuk amunicji wystarczy mi do jego zabicia. Bo jak nie, no to będę smutny. O, tu można wyjść do środka. Ja wiem, na chuj mi to, skoro tu nic nie ma. Mam jednego gościa. Który jest za tym tym. O, za tym główienkiem on stoi. Jest, dobra. Czekajcie, jeszcze raz zapiszę. Dobra. Zabity. Na śmierć. Okej, dobra. I nie ma gościa z RPG-iem. Shit. No, no jestem w tej chwili bardzo niepocieszony. Naprawdę bardzo jestem niepocieszony.
No to ogólnie te wszystkie zwłoki leżą, a tych zwłok z gościa z RPG-iem nie ma, no tylko broń po nich została. Chociaż nawet tego RPG-a nie znalazłem. To jest takie trochę dziwne. No ale nic, no zdarza się. Zdarza się, jak na razie po prostu już zbierzmy wszystko, co mamy zebrać. Co się da zebrać. Pozbieram te schowki. No i zajmę się wykonywaniem misji. Tak, tu ogólnie zebrałem wszystko, ale tak, schowek jest gdzieś tutaj. Tylko gdzie on jest? O, jest! O! O, tylko nie mogę się ruszać. Coś trzeba zjeść albo wyrzucić. Co mogę wyrzucić? Wyrzucę pistolet. Dobra, super. Ej, same grozy mam, no kurde, co się dzieje? What the fuck is that? Unload. Teraz muszę wszystko tylko, że tak powiem, rozładować. Amunicji nigdy za dużo. Amunicja jakby nie było, amunicja też jest dosyć droga, nie jest tak droga jak właśnie w Mizery. Mizery na amunicji to czasami można było, kurde, tak się dorobić, tak jak zresztą nad zestawami naprawczymi. No, ogólnie nie jest źle. Ogólnie to bym powiedział, że no, zaczynam wychodzić na plus i mogę przy okazji zatankować samochód. No, zaraz pozbieram resztę tych rzeczy, które chcę pozbierać. Granaty. I w sumie to nie wiem. O kurde, no troszeczkę się tego zbierało. Nie wiem, ile mam kilo sprzętu w tym miejscu, ale jest wystarczająco dużo. Teraz tylko tak. Jeden schowek jest gdzieś... gdzieś tu. Tylko czy on jest na górze, czy on jest na dole? Teoretycznie powinien być tu schowek. Staż. Dobra, jest jeden schowek, jeszcze jeden schowek jest w tym budynku, jeżeli się nie mylę. To jest tam. Właśnie tam widzicie, tam jest ten schowek. Powinno się teoretycznie dać tu dojść. Tu jest lekkie promieniowanie, ale to nic. Troszkę mnie napromieniuje, ale na szczęście dawka nie jest jakaś straszna. O ja pierdolę, co to jest za pistolet? Co to ma być? Damage jest fajny, ale przepraszam bardzo, mój rewolwer jest od tego, że tak powiem, celniejszy. Dobra, no to ogólnie tyle, jeżeli chodzi o zapełnianie kieszeni lotem. Czas odzyskać swoją broń. Czyli tak, jednak będę teraz korzystał z obokana, bo mam amunicję. Mam dużo amunicji przeciwpancernej. Wrzucę sobie kilka magazynków. No oczywiście rewolwer też. Plus do niego też kilka magazynków. Tyle wystarczy. No oczywiście standardowo pompka. Do niej też kilka magazynków. Gdzie jest amunicja do pompki? To jest. No i jestem przygotowany do jazdy. Pompka. Nie lubię, jak mi się tak robi. Dwa magazynki, obakan. Trzy magazynki. No, będę musiał jeszcze coś zrobić, czekajcie. Nie rozładowałem go po prostu. I została mi ta normalna amunicja. Nie lubię, jak... Dobra, dwa magazynki, no i jeszcze dodatkowo dwa magazynki do pistoletu. O, jeszcze ten pistolet, nie zostawiłem go. Gdzie, to jest dobra. A więc ogólnie, ludzie, mission complete. A teraz zrobimy właśnie, znaczy dokończymy to zadanie, w którym mieliśmy się tu dostać i zejść na dół przez zamknięte drzwi. Tak. Moja postać jest ogólnie najedzona, no mój kombinezon jest chujowym stanie. No szczerze powiedziawszy, w tej chwili bym użył cokolwiek innego, to by się lepiej nadawało. Co to jest?
nadawałoby się. Jakikolwiek inny strój by się nadawał bardziej od tego. Chyba sobie wymienię, bo po prostu inaczej zabulę milion hajsu za naprawę tego kombinezonu. Już mi się wydaje, że nam zabulę coś koło 40 tysięcy rubli, jak nie więcej. Nic, bolesne to będzie, ale no muszę tak zrobić, bo po prostu nie da się żyć. Dobra. Zamiana, jednym słowem. Mam kilo więcej sprzętu, mogę przy sobie nosić. No i ogólnie jestem znacznie lepszy. Electric Shock mam, no to jest najlepsze, że minus... W sumie mam 10% tylko. A to tylko i wyłącznie dlatego, że... No po prostu używam takich artefaktów, które mi akurat zmniejszają tą wartość. Tam gdzieś jest ten artefakt, dobra. Znaczy artefakt, schowek, tak. Będę to po prostu taki odcinek, to jest, jak widzicie, no bardzo eksplorująco, schowkowo, hajso zarabiający. No trzeba hajs zarobić. A schowek jest tam, dobra. Mam nadzieję, że się ta... O! Fuck. Miałem mówić, że mam nadzieję, że ta anomalia się nie aktywuje, a spadła. Ogólnie wiem, że się anomalia nie aktywuje, jeżeli będę trzymał głowę wystarczająco nisko... Ops. O! Na propsie, zawsze kilka granatów, a teraz zachodzimy tak samo jak wcześniej. Granaty ogólnie zawsze na propsie. Dobra, nic tu więcej nie ma. Teraz tak, gdzie są te zamknięte drzwi? One są chyba tam. To są chyba te drzwi. Ja mam tu chyba zejść. A więc zapisuję. I schodzę! Nie ma na co czekać. Pompka w pogotowiu. Schodzimy, zobaczmy co tu jest. Ogólnie już mi się to nie podoba. Bo nienawidzę tuneli. Fuck! Fuck! Ups! Ups! No, ja umiem. Ja umiem. Już mi się tu nie podoba. Nie ma co prawda za dużo odnóg w tym tunelu. Ale tamta już mi się nie podoba. Nie podoba mi się to. Dobra, poczekajcie. Zobaczymy, co jest tam. Tu. Halo, pijawki! Co, to nie mam noża? Oj, czekajcie, bo coś zaczynam klikać. Ej, nie mam noża. No to jaja. O, bakan, trochę amunicji. W sumie może być. No, kolejka! No to mamy schodki. Aha, dobra. Tutaj się dalej nie dostanę. Już wiem, którędy nie uciekać. Jakby w razie czego mnie coś goniło. Nieprzyjemnego. Loteryjka. I jedziemy dalej. Tak. Nie lubię naprawdę zwiedzać takich zamkniętych pomieszczeń. Haha, fajny. Fajny ten. O! Ktoś sobie tu. Ktoś to sobie zrobił. Dosłownie świetny schowek. Wow! No. O. O. A ten gościu chyba w ogóle tego szukał. Tak? Tutaj mamy w ogóle trans. Siver jakiś i Lurkar's Machine. I teraz mi się wydaje, że całe złotej lokacji przyjdzie i będzie chciało mi wpierdolić. Tak, wiem, przez chwilę byłem cicho, bo naprawdę myślałem, że coś na mnie wyskoczy. Dobra, uciekamy stąd.
Zastanawiam się tylko, jaka cholera mi stąd zaraz wyjdzie. No na pewno jakaś cholera mi wyjdzie. Jestem tego wręcz pewien. A jak nie, to będę szczęśliwy. Because I'm happy. Dobra, nic nie wyszło. Nic nie chce mnie zjeść. Ogólnie jestem szczęśliwym stalkerem. No i wszyscy są zadowoleni. Fuck. Dobra. Czas stąd zmiatać, naprawdę. I w tej chwili... chyba ja będę kończył odcinek i wrócę się po prostu po to, żeby właśnie oddać tą misję, zakończyć ten wątek i dodatkowo, żeby sobie naprawić ekwipunek, no i zhandlować wszystko, tak? Bo jakby nie było, mam tego sprzętu dosyć dużo. A więc, ludziska, ja się będę z wami żegnał. Więc jeżeli filmik wam się podobał, oczywiście dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli chcecie oglądać więcej moich filmików. Oczywiście komentujcie moje filmiki, abym wiedział, czy wam się podobają, czy nie. Lub jeżeli macie jakieś fajne pomysły i chcecie, żebym coś zrobił głupiego albo nagrał coś, to też oczywiście piszcie. No i dzięki za uwagę i cześć!